Gratuluję przede wszystkim gospodarzom zwycięstwa. Dla nas ta końcówka rundy to jest takie porównanie trochę do tenisa ziemnego. Wygraliśmy wiele spotkań w tej rundzie, wiele trudnych spotkań wyjazdowych, trudnych spotkań u siebie i przed meczem z Radomiakiem, tak po tenisowemu powiem, w ostatnim gemie prowadzimy 40-0, przegrywamy z Radomiakiem, jest 40-15, dzisiaj przegrywamy z Siarką, jest 40-30. Za tydzień jest ostatni ten gem, chwila prawdy, mecz ze Stalą Mielec, nie ma co opowiadać bajek po męsku, mocna chwila prawdy. Zwycięstwo daje awans do pierwszej ligi i na tym zakończę. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, no przyjechaliśmy tutaj z zamiarem wygrania tego spotkania. Było widać od samego początku, że przyjechaliśmy narzucić własny rytm gry i tak było od pierwszych minut, to my prowadziliśmy grę w ataku pozycyjnym, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Zdobyliśmy bramkę, której sędzia nie uznał, był spalony. Mieliśmy dwie dobre sytuacje, po których piłka uderzała w słupek. Wydawało się, że kontrolujemy przebieg spotkania, wszystko jest pod kontrolą, ale końcówka pierwszej połowy, 10 minut ostatniej pierwszej połowy, to troszkę niedokładności w naszych poczynaniach, kilka strat, prostych strat, w prostych takich sytuacjach trzeba celniej zagrać, celniej podać i troszkę nakręciliśmy Siarkę w końcówce pierwszej połowy, jeden wypad, dostajemy bramkę. Także wydaje mi się, że kluczowe dla spotkania było ostatnie 5 minut pierwszej połowy i 5 minut drugiej połowy. W przerwie dokonaliśmy dwóch zmian. Chcieliśmy poprawić jeszcze grę ofensywną. Zaczęliśmy z wysokiego C. Uzyskaliśmy na początku od razu przewagę. Mieliśmy 3-4 stałe fragmenty gry. Szukaliśmy bramki wyrównującej. No i zostaliśmy skontrowani po jednym z tych stałych fragmentów. Dodatkowo czerwona kartka. Efektem tej czerwonej kartki rzut wolny, strata bramki. I jak gdyby te ostatnie 5 minut pierwszej połowy i początek 5 minut drugiej połowy, jak gdyby to są kluczowe wydarzenia, jeżeli chodzi o bramki, bo w piłce nożnej no, determinującym tym wszystkim jest wynik spotkania, który no, Siarka miała korzystny dla siebie 2-0. To był taki trudny moment dla nas, kiedy dostaliśmy tą drugą bramkę, bo trzeba było przebudować ustawienie. Zaryzykowaliśmy grę trzema obrońcami. Ryzykowaliśmy tym, że możemy zostać skontrowani i stracimy tą trzecią bramkę. Miała Siarka z przebiegu jeszcze drugiej połowy dwie, trzy sytuacje dobre z kontry, gdzie mogła tą trzecią bramkę zdobyć, ale my też grając w dziesiątkę, no, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, to my prowadziliśmy mimo wszystko grę, mieliśmy też swoje sytuacje, stworzyliśmy sytuację grając w 10, ale zabrakło tej skuteczności. Skuteczność to było coś, co do tej pory w tej rundzie było naszą mocną stroną, mocno to było poprawione, ale właśnie dwa ostatnie spotkania zabrakło skuteczności w takich decydujących momentach i brakuje też punktów. Także jeszcze raz powtarzam, za tydzień mecz prawdy. Wszyscy na stadion, drużyna na boisko, nie ma co opowiadać bajek po męsku. Tam będzie taka prawdziwa chwila prawdy. O przebiegu meczu wiele nie będę mówił, bo tutaj ten Kamil powiedział wszystko właściwie i nie będę się powtarzał. Odtworzył właściwie to, co się działo na boisku. Ja tylko z tego miejsca chciałbym pogratulować drużynie za ambitną postawę, szczególnie w meczach u siebie. Kibice docenili. No, spotkaliśmy się z drużyną topową, to widać po kamerach, po redaktorach, bo kto przyjeżdża, Radomiak przyjechał też, pewno tu było redaktorów. Zazwyczaj jeśli przyjeżdżają drużyny mniej znaczące, to jest tylko nasi są, tak, redaktorzy. Także my znaliśmy wartość drużyny GKS-u Tychy. To jest, jeśli trzech zawodników siedzi na ławce z przeszłością ekstraklasową, to świadczy o sile tej drużyny, o sile klubu. Jeśli na mecze przychodzi ponad 10 tysięcy, to jest szok w drugiej lidze. Także my startowaliśmy do tego meczu jako, bardzo tak skromnie powiedziawszy,
z niskiego pułapu i musieliśmy zastosować taką taktykę, jaką zastosowaliśmy. Fakt, że szczęście nam dopisało, bo dwa słupki, potem bramka nieuznana przez sędziego. I to jest piłka. Nie jest powiedziane, że klub czy drużyna o zdecydowanie większym budżecie niż u nas, o zdecydowanie większym zainteresowaniu, o lepszej organizacji, o lepszych piłkarzach, przegrywa mecz z drużyną, która gra konsekwentnie, zdyscyplinowanie, ambitnie, z pokorą. I to jest chwała dla tych chłopaków. Ja jeszcze raz biję im brawo, ponieważ wszyscy doskonale wiecie, w jakiej sytuacji my kadrowej jesteśmy, delikatnie mówiąc, finansowo-organizacyjnej. Może nie organizacyjnej, ale finansowej. Ja cenię tych chłopaków, że oni dużo dają z siebie na co dzień. Efekty są później na meczu. Tworzą zespół. I dzisiaj, jeśli na boisku jest czterech młodzieżowców, o czymś to świadczy, że nie grają podstawowi zawodnicy, ponieważ kontuzje ich wyeliminowały. Nie chcę już biadolić. Jeszcze raz chciałem pogratulować drużynie za postawę w meczach, szczególnie u siebie. Czeka nas jeszcze jeden mecz wyjazdowy. Mam nadzieję, że podobnie zagrają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Bardzo proszę. Czy chcesz powiedzieć na temat atmosfery w drużynie? Ja przed chwilą powiedziałem. Tworzą zespół na co dzień. Ja uważam, że tworzy się drużyna w trudnych chwilach. Nie wiem, czy ktokolwiek by się zamienił ze mną na tym miejscu. Dzień codzienny jest trudnym dniem. Przypuszczam, że w Tychach jest zupełnie co innego. Nie chcę ujawniać szczegółów tego wszystkiego, ale jest to trudna praca i doceniam jeszcze raz tą drużynę, ale podobno my Polacy potrafili się jednoczyć historycznie w trudnych chwilach, w trudnych momentach. I ta drużyna rodziła się w bólach, rodzi się w bólach i to widać w postawę ambitną na boisku. Czy to siedzą na ławce rezerwowych, czy grają. Jest fajny klimat, fajna atmosfera. Dobrze by było, żeby w mieście ktoś docenił tą drużynę. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Miałem pytać o koniec sezonu, no ale jest jeszcze taka perspektywa tej gry o awans bezpośredni. Jak wygląda sytuacja kadrowo zdrowotna? Bo widzieliśmy, że pan Radka chyba z Jastrzaka skór przełamały. Czy tam coś groźniejszego było, czy tylko skór? I trudno w tej chwili na gorąco powiedzieć. Dzisiaj każdy zawodnik jest dla nas kontuzjowany, to jest dodatkowe problemy dla nas stwarzają, ponieważ dzisiaj z konieczności Chłoń grał na prawej obrony, ponieważ Janek Grzesik nie mógł grać ze względu na kartki. Radek grał dzięki swojej ambicji, on zresztą trenuje z kontuzją, wielu zawodników trenuje z kontuzjami, chcą dograć ambitnie do końca ten sezon. My nie mamy takiego komfortu, że na ławce, przecież przewoźnik wrócił od Rakowa, właściwie borykał się z kontuzją, wrócił po kontuzji. Mandzelowski właściwie całe tygodnie nie trenuje, też bolest dolegliwości. Stomecki gra i trenuje z kontuzją, Stefanik gra i trenuje z kontuzją. Koczon wrócił po miesiącu czasu na boisko, pierwsze minuty miał w Zambowie. Także ta sytuacja nie jest nowa, my się przyzwyczaili. A co będzie? Chcemy jechać do Bytomia, zagrać dobrze. A co będzie? Zobaczymy. Czy jeszcze jakieś pytanie? Gości. Przepraszam, gospodarze. Tuż przed meczem doszło w waszym składzie do zmiany jednego zawodnika, z czego to wynikło? Pytam dlatego, że ten chłopak, który ostatecznie zaczął mecz, jak wiemy, strzelił na 1-0 na prowadzenie. Muszę to uzewnętrznić, ja nie lubię kłamać. Nastąpiła przeoczenie, pomyłka. W ekstranecie poszedł o tego zawodnika inny skład. Był wpisany Buczek i tuż przed meczem ja dokonałem zmiany, ponieważ człowiek, który obsługuje ekstranet, pomylił się, dokładnie nasz kierownik. Nie jest to błąd drukarski, mogę tak powiedzieć. Nie. Od początku miał grać Koczon.